Dzień dobry. Pokażę dzisiaj, jak przygotować pyszne, faszerowane piersi. Nadzienie tym razem będzie słodko, pikantne i bardzo aromatyczne. Do przygotowania tej smacznej potrawy wykorzystam dla dwóch osób to będą dwie piersi, dwie papryczki chili, dwa ząbki czosnku, kawałeczek imbiru, a także suszone owoce, tak około 5 deko moreli i 5 deko żurawiny. Oczywiście przy prawie świeżo zmielonym czarnym pieprzem i solą będzie potrzebny także olej do smażenia. Będą jeszcze potrzebne dwie gałązki rozmarynu i listek bazylii do ozdoby. Zaczynam od przygotowania farszu. Morele kroję na 4 części. Papryczkę chili kroję w krążki. Ja dodam razem z nasionami. Czosnek drobno posiekam. Imbir, podobnie jak czosnek, drobno posiekam. Wszystkie składniki naszego nadzienia przemieszam i dodam kilka kropel oleju. Farsz mam już gotowy. Zrobię teraz kieszonki w mięsie. Delikatnie przyciskam, wkładam nóż. Robię to oczywiście bardzo ostrożnie, żeby nie przedziurawić mięsa. I tak delikatnie poruszam nożem. Nakładam farsz i lekko dociskam palcem. Nasze nadzienie pięknie pachnie, no między innymi dlatego, że jest tutaj czosnek i imbir. Jeszcze skropię odrobinę olejem i przyprawię solą i pieprzem. Odrobinkę przesmaruję. Oprószę świeżo zmielonym czarnym pieprzem. Posolę. To samo zrobię po drugiej stronie i za moment będę smażyła. Odrobinę wcieram. Na rozgrzany tłuszcz włożyłam piersi. Będę smażyła je tak od 12 do 15 minut, aż uzyskają złotawy kolor i na każdą pierś położę gałązkę rozmarynu. Piersi są już dobrze usmażone, zyskały pięknego koloru, cudownie również pachną, a zatem wyłączam gaz, zdejmuję z patelni i pozostawiam, żeby mięso odpoczęło na kilka minut. Moje danie jest już gotowe, jeszcze tylko listek bazylii do ozdoby. To danie jest naprawdę bardzo smaczne.
doskonałe połączenie delikatnego, kruchego mięsa ze słodkimi owocami, a także dodatek pikantnych, aromatycznych przypraw sprawia, że smakuje wyjątkowo, przepięknie wygląda i cudownie pachnie. No pachnie dzięki temu również pięknie, dlatego że dodałam gałązkę rozmarynu do smażenia. A zatem gorąco polecam i życzę smacznego.